Witaj na moim kanale Po stronie światła. Nazywam się Siatra. Dzisiaj moim gościem jest Mariusz Budrowski. Budrowski. Witaj, Mariuszu. Witaj, witam na kanale. Cieszę się bardzo, że dzisiaj jestem tutaj i mam możliwość porozmawiać. Też się cieszę. O ciekawych tematach. Jak się dzisiaj czujesz? Bardzo dobrze. Tak jak zawsze. Ale super. Fajnie sobie takie odpowiedzi posłuchać. To na początku może nam trochę opowiesz o sobie. Właśnie miałam powiedzieć, że ekspert bez dyplomu. Dzisiaj mamy gościa i pewnie wiele osób zna, ale może też niektórzy ludzie może ciebie nie znać. Więc ja myślę, że więcej osób mnie jeszcze nie zna niż zna. Jeszcze? Jeszcze tak, ponieważ w sieci jestem od jakichś 5 lat. Wystąpiłem co prawda w różnego rodzaju programach telewizyjnych i w radio wielokrotnie, natomiast jest tego jeszcze zbyt mało, żeby być znaną osobą. A myślę, że treści, które przekazuję, są wartościowe i dlatego chcę, żeby jak najwięcej osób się o mnie dowiedziało. No właśnie, tak. Też tak myślę, że tacy ludzie, którzy naprawdę dobrą robotę wykonuje, to tacy ludzie naprawdę muszą stać się popularni, nie? Typ mądry, dobry, ludzi, trzeba wpływać na ludzi w pozytywny sposób. Naprawdę. Tak samo jak i ty, tak samo my pragniemy zmieniać świat na lepszy. Dokładnie. Mamy misję i wizję uzdrowić świat. Zrozumieliśmy, że przez żołądek do serca mężczyzny może też. Dlatego warto fajnie ten żołądek odżywić, żeby on był zdrowy i żeby ta miłość krążyła wokół nas. Ale tak naprawdę misja i wizja naszego kanału, który nazywa się Odmładzanie na Surowo, to jest wizja zdrowego świata, gdzie nie szukamy jak się uzdrowić z jakiej choroby, tylko rozumiemy, że to my jesteśmy kreatorami swojego zdrowia i swojego życia i mamy wpływ na to, czy jesteśmy zdrowi, czy nie. Możemy wykreować chorobę, ale równie dobrze możemy wykreować zdrowie w swoim organizmie. To czy zatem takie pytanie, czy w ogóle można wyleczyć raka? Bardzo konkretne pytanie i bardzo trudna odpowiedź. Powiem dlaczego. Ponieważ to wszystko zależy od tego, jak my postrzegamy raka samego w sobie. Jeśli pójdziemy do lekarza i lekarz nam stwierdzi, że ma pan raka albo ma pani raka, to możemy na to popatrzeć i powiedzieć, ja bym przynajmniej tak powiedział, ja pana propozycji nie przyjmuję. Ja odrzucam pana ofertę. Ponieważ my kreujemy w swoim organizmie raka. I możemy, skoro żeśmy go wykreowali, to możemy też go odkreować, stworzyć nowe środowisko w swoim organizmie i być zdrowym, nie mieć raka. No to... Czyli samo leczenie, czyli ta forma, ta wersja, czy można uleczyć raka, nie ma konkretnej na to odpowiedzi, ponieważ nie ma jako takiego lekarstwa na świecie, które może uzdrowić nas z raka. Trzeba by było to pytanie zadać troszeczkę inaczej. Czy forma, którą prezentuje lekarz, czy proponuje mi lekarz, czyli chemioterapia, radioterapia, operacje, cokolwiek leczy? Czy nasze ciało ma tak zwany brak homeostazy i w takim ciele powstaje wtedy rak? Czyli jeśli zachwiała się homeostaza, czyli taka równowaga w naszym ciele, to co musimy zrobić, aby ta homeostaza powróciła? Bardzo często jest tak, że potrzebujemy przestać robić pewne rzeczy, które powodują zmiany nowotworowe i rak sam się cofa. Ale to nie jest lekarstwo na raka. Nasze ciało ma taki proces, o nim może dzisiaj będziemy więcej rozmawiać, który nazywam samouzdrawianiem. Możemy się uzdrowić ze wszystkiego, tak samo i z raka. Ale lekarstwa na raka jako takiego nie znam. Okej, czyli trzeba sami to robić. Odstawiamy pewne rzeczy, które powodują raka. Możemy wprowadzić pewne sposoby odżywiania, stylu życia po to, żeby nie było środowiska, nie było takiej podstawy, płaszczyzny po to, żeby powstawał rak, a rak sam się cofa. Powstaje uzdrowienie samoczynne w naszym organizmie. Tylko, że jest strach, o tym od razu trzeba powiedzieć, bo wiele osób myśli sobie, no mam raka, to trzeba się leczyć.
A ja mówię, ja pana oferty nie przyjmuję. Pana oferta to jest taka, że albo bierzemy chemioterapię, albo radioterapię i nie wiadomo, czy ja to przeżyję, jakie to ma skutki uboczne, nie ma gwarancji, a wręcz przeciwnie, mówią, że osoby, które przyjęły chemioterapię, niestety zaledwie 2,8% dożywa 10 lat od momentu, kiedy przyjęły chemioterapię. Tak? Czyli zaledwie około 3% szans na przeżycie następnych 10 lat po zażyciu chemioterapii. Chemioterapia niszczy nasze ciało. Ona nie wybiera, to nie jest chemioterapia na raka. Ona po prostu niszczy komórki w naszym ciele. To dlaczego lekarze tego proponują? Ponieważ to jest wielki biznes. Jedna chemioterapia kosztuje 12 tysięcy złotych. Jedna? Tak. Ile potrzebuje robić? No niektórzy potrzebują przez miesiąc przyjmować wielokrotnie. To jest biznes, który jest trochę ukryty, ponieważ za chemioterapię w Polsce płaci służba zdrowia. I pacjent tego nie wie, nie zna, nie rozumie. Jeśli miałby zapłacić ze swojej kieszeni, jeśli byłaby taka sytuacja, że proszę bardzo, ma pan tutaj raka, ma pan do wyboru albo chemioterapię za 12 tysięcy złotych, albo zmianę stylu życia za może 3 tysiące, a może za 1000, ponieważ potrzebuje pan dużo więcej wprowadzić sobie warzyw, zacząć pić soki, które uzdrawiają, przeprowadzić sobie kuracje oczyszczające, zmienić styl życia, zacząć może więcej ćwiczyć, bo w pana organizmie jest zbyt dużo toksyn i nie wydala pan ich na bieżąco. I ta opcja będzie pana kosztować 3000 zł, załóżmy, a tu mamy chemioterapię za 12, to myślę, że ludzie mieliby właściwy wybór. A dzisiaj nie mają wyboru. Wtedy też zaczynaliby zastanawiać chyba. Jeżeli zapłacić z własnej kieszeni, tak, to szukaliby może inny sposób, a nie zapłacić 12, może jakiś tańszy sposób. Tak, tak, tak. Można jaki sposób leczyć, nie? A dzisiaj mówi się w ten sposób, że jest albo chemioterapia, albo jakieś powiedzmy naturalne sposoby, które nie wiadomo czy działają. Nie wiadomo czy działają, bo nikt tego nie stosuje. Większość ludzi po prostu leczy się chemioterapią. Ukryte koszty, zakamuflowany sposób tak naprawdę selekcji naturalnej. Przeprowadzamy selekcję naturalną na świecie. Okej, to dlaczego ludzie chorują w takim razie na raka? Ostatnie lata w ogóle tak dużo ludzi, tak, ta liczba wzrosła w ogóle bardzo dużo. Dlaczego w ogóle? Statystycznie mówi się, że co trzecia osoba może zachorować na raka. Serio? Tak. Aż tak wysoko? Tak, tak. Tak się dzieje już w Stanach Zjednoczonych. W Polsce będzie niedługo, ponieważ Polacy w zeszłym roku stali się najbardziej ociężałym narodem w Europie. Aż 18% Polaków jest otyła i może mieć z tego tytułu choroby. Czyli jeśli jest otyła, to myślę, że logicznie od razu nasuwa się odpowiedź. Chorujemy z jedzenia. Zjadamy pokarmy, które niekorzystnie wpływają na nasz organizm. I mówi się o wielu chorobach, nie wiem dokładnie ile, ale prawdopodobnie ponad 500 chorób jest opisanych. Że nasze ciało może mieć aż 500 chorób, a może i więcej nawet, tak? I są poprzepisywane leki na różne te choroby i tak dalej, a my tak naprawdę chorujemy z dwóch powodów. Jedne to jest niedożywienie organizmu, a drugie to jest zatoksycznienie naszego organizmu, czyli nadmiar toksyn związanych z tym, co jemy. Tylko? Tak. Z tych to są dwa powody śmierci przedwczesnej człowieka. Myślę, że większość z nas rozumie, że jesteśmy tym, co jemy. Przynajmniej raz w życiu słyszeli, jesteś tym, co jesz. Natomiast zamieniliśmy swoje ciała na śmietniki. Bardzo nieświadomie, bo to nie jest nasza wina tak naprawdę. Bo myśmy nie wiedzieli, można powiedzieć, tak? To, że zjadamy przemysłową paszę dla ludzi, która w tym momencie jest produkowana, to tego nikt nie rozumie. Myśli, że fast food to jest wspaniały wymysł. Że idziemy do fast fooda, zjadamy jedzenie i jest super. Szybko i wygodnie. Szybko i wygodnie, nie trzeba się tym zajmować, nie trzeba gotować, nie trzeba myśleć, co mam kupić w sklepie i tak dalej, kupuję jakąś dietę tą pudełkową i tak dalej, nie sprawdzę, co tam jest w tym jedzeniu. Dla mnie to jest pasza dla ludzi. Pasza, czyli pasza, normalnie ludzie wiedzą, że paszą karmi się zwierzęta. My jesteśmy takim trochę bardziej wyewaluowanym gatunkiem zwierząt, który karmi się w tym momencie paszą i chorujemy na tą paszę. Na pewno początkową przyczyną modyfikacji jedzenia była potrzeba i chęć nakarmienia ludzkości. Ja nie sądzę, że ludzie byli na tyle
nieuczciwi, czy wręcz chcieli szkodzić sobie tak naprawdę, ale zaczęliśmy modyfikować jedzenie, żeby przede wszystkim nie było tyle osób głodnych na świecie. I zaczęto się zastanawiać, jak możemy mieć lepsze plony na przykład. Czyli jakich nawozów możemy używać, żeby kiedy hodujemy tą kukurydzę, to żeby ta kukurydza na przykład nie była zagłuszana przez inne rośliny. A żeby ta kukurydza tylko wyrosła. No bo nauczono się jeść kukurydzę. No i zaczęto modyfikować różnego rodzaju nawozy, które szły do tej kukurydzy i patrzono, ok, teraz te teoretycznie chwaste nie rosną, a kukurydza rośnie. I zastosowano nawozy. Ale założenie nie było takie, że chce się nas zatruć. Założenie było takie, żeby mieć jak najwięcej kukurydzy. Ale nie zauważyliśmy, bo nie mogliśmy tego przebadać od razu na bieżąco, dopiero to z latami widać w naszym ciele, że te toksyny, które wysypuje się na pole, żeby te rośliny wyrosły, stają się częścią tej rośliny. I jesteś tym, co jesz. Tak samo roślina jest tym, co zjadła. Czyli jeśli roślina pobrała te toksyny, to później te toksyny trafiają do naszego ciała. I większość z nas nie je kukurydzy. Po co kukurydzę w ogóle hodujemy? Po to, żeby karmić nią bydło. Czyli zwierzątka. Krowy, świnki, inne zwierzęta jedzą kukurydzę. I puchną od tego. A my zjadamy zwierzęta. Znaczy, ja nie jem od 10 lat, ale ludzkość je zwierzęta. I w tym procesie pobierania toksyn z gruntu przez tą kukurydzę, kukurydza trafia do świnki, staje się tą świnką, trucizny w świni są. Rolnicy to wiedzą, tylko nam tego nie powiedzą. Karmią te zwierzęta antybiotykami, dają im różnego rodzaju szczepionki, żeby te zwierzęta nie umierały od tego jedzenia, ale puchły jednocześnie. A później nam się to sprzedaje. I my się po prostu stajemy tą trucizną. I bardzo ważny element, który powiedziałem na samym początku, pierwszy powód śmierci, to jest niedożywienie naszego organizmu. Dlaczego? Skoro tyle jedzenia jest, prawda? No właśnie. Ponieważ to jedzenie zostało tak zmodyfikowane z tego źródła, z tej ziemi, do miejsca, kiedy to trafia na nasz talerz, że tam nie ma składników odżywczych. Równie dobrze można by było opakowania plastikowe jeść. Bo to jest to samo. Nie dość, że jest zmodyfikowane to jedzenie, to jeszcze jest zniszczone ogniem, zniszczone różnego rodzaju sposobami przyrządzania, a ogień zabija. Ogień zabija jedzenie, zabija nas wszystkich. Wystarczy położyć rękę na palniku z gazem i można zobaczyć później zwęgloną rękę. A my kładziemy tam cały czas kawałki mięsa na tej patelni i zwęglamy to mięso. Powodujemy śmierć w tym kawałku mięsa. I nie dość, że tam nie ma składników odżywczych, bo to jest bardzo daleko od źródła, bardzo daleko od jedzenia, które rośnie z ziemi, to jeszcze zostało to zniszczone ogniem. I zjadamy, napychamy brzuchy, ale tam nie ma składników odżywczych dla nas. Wow. A drugi powód, dla którego umieramy, czyli zawartość toksyn, jest związana dokładnie z tym procesem powstawania jedzenia. Czyli jemy, nie najadamy się, a jednocześnie dostarczamy sobie mnóstwo toksyn, trucizn, różnego rodzaju rzeczy, które po prostu są niebadane. Co mnie zaskoczyło w moim poszukiwaniu prawdy na temat jedzenia, to, że nie bada się dodatków do jedzenia, zanim są dla nas zastosowane. Czyli ktoś coś wymyśla. Siedzą sobie tam mądrzy ludzie w laboratorium, mieszają, dodają sobie różne rzeczy i wymyślili coś, co może zakonserwować na przykład kabanosa, żeby ten kabanos był przez 2 lata na półce zjadliwy. Bez lodówki, leży w supermarkecie koło kasy. To było nie do pomyślenia 30 lat temu, kiedy ja, no 40 lat temu, kiedy ja dorastałem, bo nie było takiego czegoś. Jeśli kupiło się mięso w sklepie, to trzeba było je zjeść w przeciągu kilku dni. Ewentualnie mogło poleżeć w lodówce albo w zamrażalniku. Za moich czasów, kiedy ja dorastałem, 45 lat temu, nie było wędlin w taki sposób przygotowanych jak dzisiaj. Te wszystkie związki, które po drodze pojawiły się, żeby zabezpieczyć te wędliny, żeby one mogły 2 lata na półce leżeć i czekać na nas, na klienta, powodują jeszcze więcej uszkodzeń w naszym ciele. I dlatego dzisiaj co trzecia osoba może mieć raka. Wow. A jak ja byłem dzieckiem, to jak 3-5 osób na całą szkołę, na 1000 dzieci miało rodziców, które mają raka, to było wszystko. Przez 30 lat zniszczyliśmy sobie jedzenie.
Nie wiemy dzisiaj, co mamy jeść. Ludzie zaczęli chorować w ogóle, kiedy przeprowadziliśmy się z wiosek do miasta. Okej. No tak. Ale to nie było na zasadzie takiej, zabierzmy ich wszystkich do miasta i będziemy ich truć. Może ktoś tam i przez moment pomyślał. Takie firmy farmaceutyczne, które powstały około 100 lat temu, założone przez Rockefellera, one szukały i czekały na to, żeby jak najwięcej zarobić pieniędzy. Bo to one sprzedają nam chemioterapię, która nie działa. Natomiast nie sądzę, że tam też są tylko źli ludzie, którzy, dla których liczy się tylko zysk. Myślę, że to było związane po prostu... Oni chcieli pomóc, a tak naprawdę nic nie pomagają i uwierzyli w to, że tak może być. Okej. Dobrze. To oczywiście więcej na ten temat w Twoim kanale można dużo dowiedzieć i posłuchać, prawda? Oczywiście, na kanale Odmładzanie na Surowo 1700 filmów mamy na ten temat. No właśnie, bardzo dużo, więc bardzo dużo informacji tam są. Więc teraz ja dla Ciebie przygotowałam pytanie. Proszę. I zaczynam Ci zadawać. To czym jest dla Ciebie życie? Wow, nie wiedziałam, że to będą takie głębokie pytania. Życie. Życie to jest doświadczanie tego świata. Wierzę w to, że jesteśmy duszą, która pożyczyła od ziemi ciało, czyli jesteśmy ziemią tak naprawdę, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz, poprzez jedzenie, poprzez ten właśnie proces dostarczania sobie minerałów, witamin, wody z gruntu, bo my jesteśmy w 70% wodą, 20% to jest tkanka tłuszczowa, 10% to są minerały, 1% witaminy, enzymy, a 3% to białka. I sądzę, że my jesteśmy po prostu pożyczeni od ziemi, pożyczyliśmy sobie ciało od ziemi, jesteśmy duszą. I wierzę w to, że życie jest doświadczeniem. Czymś, co żeśmy wybrali, na co żeśmy się zdecydowali, wierzę w jakieś połączenie ze wszystkimi duszami na świecie, które podjęły decyzję, aby w tym momencie doświadczyć tego życia tutaj. I jesteśmy po prostu od kreski do kreski. Goli się rodzimy, goli odchodzimy. Nic się ze sobą nie zabieramy, poza doświadczeniem, którego tutaj doświadczamy. I dla mnie to jest życie. Staram się, aby to doświadczenie było najpiękniejsze i żeby to ciało, które pożyczyłem, o które mam dbać, żeby one było ze mną przez całe doświadczenie, w bardzo dobrym stanie i żebym mógł doświadczać jak najdłużej. Czyli w projekcie jest możliwość odebrania sobie prawa do samouzdrawiania, podniesienie energii naszego, wibracji naszego ciała, ale też wydłużenie naszego życia. Bo dzisiaj możemy żyć, naukowcy wiedzą już, że 150 lat i chciałbym do tego dożyć. No nie, ja też. Zdrowy i spełnieniu, tak. Prawda? Mhm. Szczęśliwy trzeba żyć, nie? Tak. Jak ludzie jak żyją szczęśliwie, no to chcą żyć jak najdłużej. Dokładnie. To, kim jesteś, Mariuszu? Kim jestem? To teraz pewnie o tej duszy powinienem powiedzieć, bo jestem duszą, a powiem inaczej. Jestem tym, co było, jestem tym, co jest, jestem tym, co będzie, które podjęło decyzję w tym momencie, aby mieć doświadczenie w ciele o imieniu Mariusz. Mhm. Wierzę w to, że jestem Bogiem, że Ty jesteś Bogiem, że wszyscy jesteśmy Bogami i właśnie doświadczamy tego życia. Czyli wierzę w nieustającą długość linii życia. Wierzę w to, że byliśmy już tutaj. Wierzę w to, że nawet z Tobą się spotkałem w jakiejś innej formie. I wierzę w to, że spotkamy się w następnej formie. No tak. Wszyscy razem chyba spotkamy. Ja myślę, że doświadczamy tego samego. Jest nawet taka koncepcja, że wszyscy jesteśmy jedną osobą, która doświadcza całego życia. I się spotykamy. I spotykamy tak naprawdę siebie. No tak. Nie wiem, czy to nie jest za głębokie, ale mniej więcej wierzę w to, że jestem tym, co było, tym, co jest, tym, co będzie, które właśnie w tym momencie ma doświadczenie w ciele o imieniu Mariusz. Okej. To według Ciebie, po co mi ludzi tutaj przychodzi mi na tej planecie? Doświadczyć, nauczyć się kochać. Ktoś mi kiedyś powiedział taką fajną rzecz, że kiedy skończymy doświadczenie, to tylko będzie się liczyła miłość, którą żeśmy tutaj dali. Czyli niektórzy wierzą w tą koncepcję rozliczenia, że gdzieś tam idziemy do jakiegoś sędziego i ten sędzia rozlicza. Wierzę w to, że jeśli taka sytuacja następuje, to rozlicza się nas tylko z miłości. Że ta miłość, która może być pod każdą formą,
Nie chodzi mi tutaj o miłość seksualną, broń Boże, chociaż ta też jest dopuszczalna. Natomiast chodzi mi o tą miłość taką bliźniego, taką po prostu dla całego świata. Że robię coś bezinteresownie. Mhm. Że daję, że kocham, że kocham i nie oczekuję niczego w zamian. A ktoś inny powiedział, że jedyna miłość, która istnieje na świecie, to ta, którą dajesz. Czyli jeśli mamy być w jakiś sposób tą miłością, to potrzebujemy wykreować jak najwięcej tej miłości. Mhm. I ta miłość jest jakby na zapleczu tego, co my przekazujemy w odmładzaniu na surowo. Mhm. Bo my zachęcamy do tego, żeby nie zjadać zwierząt. Mhm. Od 10 lat sami nie jemy nic, co miało oczy i plany na przyszłość. Mhm. Czyli miłość nie wybiera. Kocham wszystko. Jeśli jestem Bogiem, to i wierzę w kreację, to wykreowałem to wszystko, co tu jest. Mhm. Jak mogę głaskać psa i go kochać, a w tym samym czasie trzymać udko kurczaka w ręku i zjadać? Mhm. To nie jest miłość według mnie. Mhm. To jest rozdzielenie, rozgraniczenie. To tak jak, nie wiem, w rodzinie jest, że jest dwójka dzieci i jednego syna się bardziej kocha, a drugiego mniej. Mhm. No wiadomo, że ta druga osoba, która nie ma tej miłości, to ucierpi na tym wszystkim, na tym całym związku z rodzicami. No. A tak ludzie robią. Mają zwierzęta domowe, no, do których przychodzą, przytulają, kochają, buźkają i po prostu robią wszystko, a w tym samym czasie idą do mięsnego i kupują ciała innych zwierząt i je zjadają. I to nie jest ich wina. Nawet jeśli ktoś się poczuł w tym momencie, że no jak to, no po prostu, nie wiem, jemy zwierzęta przez całe życie i tak dalej. Jemy, ponieważ nas tak nauczono. No właśnie. Mhm. Jeśli byśmy urodzili się w świecie na przykład Adwentystów Dnia Siódmego, jest taka religia na świecie, a nie jestem, broń Boże, zwolennikiem żadnych religii, a to tylko jest przykład. Mhm. Jest taka religia, która się nazywa Adwentyści Dnia Siódmego i oni wierzą w to, że Biblia jest nakazem praw dla człowieka do wykonywania tutaj na ziemi. I jest coś takiego, co się nazywa Księga Rodzaju, mhm, czyli stworzenie świata, że Pan Bóg stworzył świat w 7 dni i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I tam jest zapisane, o ile dobrze pamiętam, w części pierwszej, werset 26 do 28, co zostało przekazane dla nas jako jedzenie. I tam jest napisane, że człowiek je rośliny, nasiona, pestki i generalnie rośliny. I oni to stosują. Najwięcej wyznawców tej religii jest w Stanach Zjednoczonych i oni żyją najdłużej. Wyobraź sobie, że są nacje, które żyją średnio ponad 100-110 lat. I jest taki właśnie taka religia, która po prostu stosuje takie odżywianie. Wow. I większość ludzi żyje po prostu długo. A ile żyjemy w Europie? No średnia chyba jest 71. Mm. Czyli w niewiedzy i w przyzwyczajeniach skracamy sobie życie co najmniej o połowę. No właśnie. Także no myślę, że tutaj jesteśmy do tego, żeby to poznać, żeby to zrozumieć, żeby ta miłość w nas wyrosła, żeby ta miłość nas wykiełkowała, ale też jesteśmy po to, żeby wyraz przypomnieć nie do końca mówi wszystko, co chciałbym przekazać. Nie ma takiego wyrazu. Czasami pewne rzeczy nie da się opisać, ale wydaje mi się, że w momencie, kiedy się rodzimy, to mamy pamięć sprzed. Mm-hmm. Natomiast, kiedy zaczynamy odbierać ten świat, to nakłada się na nas różne filtry. Mm-hmm. I tak jakby przyświeca nam się ten świat, zakłada nam się różne obrazy, które my po prostu... Bo nasze oczy działają jak aparat fotograficzny. Mhm. Robimy jakieś zdjęcie, ktoś do nas mówi poduszka, patrzymy na to, aha, tak wygląda poduszka. Mhm. Drugi zmysł mu dotkniemy, aha, jest miękka, jest tego. Mhm. Tak, ktoś powiedział, że to jest żółte, ale to ktoś musiał wymyślić, że to jest żółte. Mhm. Prawda? Tak. I my, będąc dziećmi, doświadczamy takiego kalejdoskopu obrazów. Zapamiętujemy, staje się to częścią nas i wydaje nam się, że tak musi być. Mhm. Ale zapomnieliśmy, skąd przyszliśmy. Tak. Że przyszliśmy za źródła. Mhm. I są ludzie, dzieci na przykład, że widzą jakieś zdarzenia, że widzą, nie wiem, nazwę to tak może trochę kolokwialnie, duchy. Mhm. Ale mówi się, no gdzie to? Przecież to jest niemożliwe, tak? Mhm. A to są może kontakty z tym poprzednim wcieleniem, z tym poprzednim światem, mhm, który się po prostu wybija z głowy dla nas, bo my mamy funkcjonować tutaj w tym świecie i pragnę
odrzucić te filmy, odrzucić ten kalejdoskop zdarzeń, te programy, żeby przypomnieć sobie. Przypomnieć sobie i doświadczyć tego faktycznie, po co tutaj przyszedłem, na zasadzie przypomnij sobie te wszystkie rzeczy. Wymyślono nam czas. Wypełnia nam się ten czas. Trzeba to robić, tamto robić i tak dalej, no i tak, tak dalej. Wypełnia nam się ten czas, żebyśmy nie mieli czasu pomyśleć. No, tak. No i chciałbym, żeby był ten czas na pomyślenie. Dla każdego. Dla każdego. Fajnie. To jakie jest twoje powołanie? Czy tego wiesz i czujesz? Myślę, że powołanie rodzi się w każdym z nas na każdym etapie życia. Na podstawie zgromadzonej wiedzy na dzisiaj mógłbym powiedzieć, że moim powołaniem jest uzdrowienie świata na różnych płaszczyznach. Okay? Czyli uzdrowienie na płaszczyźnie zdrowotnej, fizycznej, czyli zachęcenie jak największej liczby osób do jedzenia tego, co zostało nam dane do jedzenia, a nie to, co się nam wydaje, że jest nam do jedzenia potrzebne. Następna misja to jest pokazanie ludziom, że lecząc się na choroby związane z jedzeniem, dostarczamy sobie jeszcze więcej toksyn w postaci leków. Takie, mówiliśmy dzisiaj o tym przed nagraniem, przeziębienie. Większość osób myśli, że coś takiego jak przeziębienie, grypa, a teraz ostatnio nawet taka choroba celebryta, istnieje. Dlatego, że znowu przedstawiony został im obraz, jakaś informacja do nich dotarła. Bo oni co roku mają katar, kaszlą, boli je ciało, mają wysoką temperaturę i ktoś im wmówił, że trzeba to leczyć. Natomiast ja dotarłem do wiedzy, która mówi wprost, że to jest naturalny proces uzdrawiania naszego organizmu. Oczyszczenia. Oczyszczenie z toksyn. Nagromadziłeś toksyn w swoim ciele, potrzebujesz je wyrzucić na zewnątrz. Bez powstrzymywania żadnego kataru, kaszlu, bez obniżania sobie, nie daj Boże, gorączki. Po prostu wszystkie mechanizmy są z jakiegoś bardzo konkretnego powodu w naszym organizmie. Czyli pierwsza rzecz, nauczyć się na nowo jeść. Druga rzecz, pozbawić czy odciąć ludzi od toksyn. Nawet w postaci suplementów. Ja jestem totalnym przeciwnikiem zażywania suplementów. Uważam, że to jest zakamuflowany lek, że firmy farmaceutyczne sprzedają nam po prostu swoje śmieci na zasadzie suplement jest zdrowszy, albo to jest naturalne. Trzeba zażywać codziennie. Tak, tak, ale właśnie, trzeba to zażywać codziennie i tak dalej. Dajcie nam wartościowe jedzenie, nie będziemy musieli się suplementować. Okay? Ale tu się mówi, że tam no, będziemy tego tematu rozwijać. Następna rzecz, która jest bardzo ważna, to w mojej misji jest pokazanie ludziom najprostszej rzeczy, jaką każdy może zauważyć, że nasze ciało uzdrawia się samo. Czyli jak skaleczysz sobie palec, to sam się goi. Sam się goi. No. To jest bardzo proste. To dlaczego nam mówiono, że jak powstanie jakaś inna rana, to trzeba to leczyć? I tutaj pragnę zachęcić ludzi do tego, żeby jak najwięcej osób zrozumiało, że stworzenie odpowiedniego środowiska, czyli odpowiednie żywienie, brak toksyn, czyli dwa najważniejsze powody śmierci, eliminacja tych rzeczy, bo już samo w sobie powoduje, że nasze ciało zaczyna się uzdrawiać. Ale kiedy my leczymy te choroby, to zażywamy jeszcze więcej toksyn. Dajemy trudność dla naszego organizmu dojścia do uzdrowienia. Odsuwamy ten proces. Bo jeśli na przykład zatrzymujesz katar, masę leków jest na zatrzymanie kataru, tak, to twoje ciało nie wyrzuci toksyn. Szybko się robi w ciągu dwóch godzin nawet. Tak. Twoje ciało nie wyrzuci toksyn na zewnątrz. To co ma z tymi toksynami zrobić? No właśnie, trzeba trzymać. Trzymasz, aż w pewnym momencie rośnie guz. O. O, masz raka. Jakiego raka? Ty się po prostu nie pozbyłeś toksyn ze swojego ciała. I to jest moja misja. Następna misja, która jest bardzo ważna, to jest sprawność fizyczna. Najdłużej żyjące ludy na świecie, jest takich 5 stref błękitnych na świecie, to są ludzie, którzy się naturalnie do śmierci ruszają. Nie zapisują się na gym. Nie biegają maratonów. Ale naturalnie na przykład hodują, mają ogródki swoje, wykonują czynności w domu. Im nikt nie odbiera ze względu na starość pracy. Ja myślę, że w Polsce, nie wiem jak jest w Mongolii, ale w Polsce mamy taki dziwny zwyczaj, że jak ktoś już jest starszy, to zakazujemy mu pracy. Nie wiem, czy się z tym spotkałaś, ale na przykład
Wiele rodzin znam, wielu ludzi znam i zawsze jest, mm-hmm. on już jest starszy, on już nie da rady, już nie dawajcie mu tego do pracy. Mm-hmm. W tych narodach, tych 5 strefach, gdzie ludzie żyją nawet 120 lat, tam się pracuje do końca. Aha, chodzi o ten ruch. W naszym organizmie, poza układem krwionośnym, który ma swoją własną pompkę, serduszko, które bije nam 100 tysięcy razy dziennie i pompuje krew, przepływa ta krew, jest dużo większy układ, nawet 2,5 raza większy układ limfatyczny. Słyszałaś o czymś takim jak limfa? Nie. Układ limfatyczny? Tak, tak. Mhm. To jest coś takiego, co przepływa poza układem krwionośnym i oczyszcza nas z toksyn. Ale ten układ ma też płyny, ale nie ma automatycznie działającej pompki. Okej. Okay. Ale ma pompki, które są pod pachami, tutaj, w pachwinach. I żeby móc oczyszczać się z toksyn, my potrzebujemy się ruszać. Wow. I wtedy ta limfa przepływa i pozbywamy się tych toksyn. Mhm. A piąta misja to jest właśnie ta sprawność umysłowa. No. Odcięcie się od tych programów, pozbycie się strachu, ale ja troszeczkę podchodzę do tego z takiej perspektywy praktycznej. Czyli pragnę nauczyć naszą społeczność i wszystkich ludzi, których spotykam, nowych nawyków. Nowy program. Nowe programy, tak? Czyli nowe nawyki zmieniają naszą perspektywę. Zmieniamy sobie paradygmat poprzez nowe nawyki. Czyli ja chcę tą praktyczną stronę tej duchowości. Tak? Bo sam medytuję i robię różne rzeczy i tak dalej, ale chciałbym, żeby to było praktyczne. Żeby dla takiego zwykłego, przepraszam za wyrażenie, broń Boże, wszystkich traktuję jako bogów i kocham wszystkich ludzi, ale taki zwykły Kowalski, on chciałby może być duchowy, ale nie wie, co zrobić. Ja to rozkładam na czynniki pierwsze. Mamy tak zwane 5 filarów i właśnie je omówiłem. To jest moja misja i wizja. Fajnie. To, czy kochasz życie i siebie? Dlaczego? Nie wyobrażam sobie inaczej. Każdy dzień to nowe życie. Każdy dzień to jest nowe życie, ponieważ warto odciąć się od przeszłości i warto przestać żyć tak mocno w przyszłości. I teraz tak, żeby się dobrze tutaj zrozumieć. Wiele osób ma nieszczęśliwe życie, dlatego że 80% czasu spędza w dniu poprzednim. Nawet naukowcy stwierdzili, że 80-90% myśli, które dzisiaj mamy, to są myśli, które mieliśmy wczoraj. Tak. I teraz nieszczęście, czy nieszczęśliwe życie, które nam się wydaje, że żyjemy, jest związane z tym, co się nam przykrego wydarzyło w przeszłości. I my cały czas to mielimy. Po prostu przemyśliwamy, a może tak trzeba było, a może to, a może tamto. A nawet jeśli nie myślimy dokładnie o tej rzeczy, to nasze postępowanie danego dnia jest związane z tym, co się wydarzyło wcześniej. Kiedy się odcinamy od tej przeszłości, zaczynamy żyć szczęśliwe życie. I ja jestem szczęśliwy z tego powodu. Ponieważ to, co było, czy ja mam jakiś na to wpływ? No właśnie. Nie mam żadnego wpływu na to, co było wczoraj. No właśnie. Prawda? No. Mogę mieć tylko wpływ ewentualnie na swoje wybory w przyszłości. Na dzisiaj. Ale wierzę również w to, że mamy kilka dróg, którymi możemy pójść. Taka, mam nadzieję, że to będzie ciekawe. Wyobrażam sobie swoje życie jako taki korytarz. Że potrzebuję przez ten korytarz przejść. I na tym korytarzu są setki albo tysiące drzwi. I ja każdego dnia podejmuję decyzję, które drzwi otworzę. I jeśli otworzę drzwi i to, co tam jest za tymi drzwiami, mi się nie podoba, to wcale tam nie wchodzę. Idę i szukam, otwieram następne drzwi. Jeśli natomiast wejdę świadomie w dany pokój, czy w dany przedpokój, następny do następnego pokoju, to też z jakiegoś powodu, właśnie doświadczania może, ale też potrzebuję wziąć na siebie konsekwencje. I myślę, że to nie jest nieszczęście, że wybieramy jakąś ścieżkę. Ale wiele osób myśli, że na przykład jak zepsuje im się samochód, to jest nieszczęście. Natomiast ja uważam, możecie się ze mną nie zgadzać, ale uważam, że z jakiegoś powodu nam się zepsuł ten samochód. No właśnie. Bo może na przykład tego dnia mieliśmy jechać i na tym skrzyżowaniu tam z Krasickiego miał się zdarzyć wypadek. No właśnie. A jeśli nie wypadek, bo to by było może zbyt proste, ktoś powiedział, a skąd ty to możesz wiedzieć? Tam może nie byłoby wypadku. Ale my nie wiemy, czy ta sytuacja, to zdarzenie nie doprowadziłoby do następnej rzeczy, nie wiem, za rok czasu.
Bo połączenie tych wszystkich rzeczy jest dla nas nieznane. Dlatego skupiam się na tym, żeby żyć tu i teraz. Mhm. I ja jestem z Tobą tutaj, w tym momencie, tu i teraz. I to jest najpiękniejsza rzecz. W tym miejscu mogę być zawsze szczęśliwy. Bo to ja decyduję. No właśnie. Ja decyduję, czy jestem szczęśliwy, czy nie. Tak. Nic nie ma na to wpływu. Te wszystkie sytuacje, które dzieją się na zewnątrz, to są jakieś rzeczy, które się dzieją. My możemy na nie patrzeć z tej perspektywy, z tej perspektywy, z tej perspektywy. I myślę, że takie spojrzenie na życie daje mi szczęście. Dlatego mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwym człowiekiem. Ale też mam trudności. A tu jest też niezrozumienie. Ponieważ ludzie myślą, że jak są trudności, to trzeba być nieszczęśliwym. Ale możesz mieć trudności i możesz być szczęśliwym, prawda? No właśnie. Jest taki mnich fajny, ja zapomniałem teraz jego imię, który mówi taką fajną rzecz. Wydarzyło ci się coś złego? Tak. Czy masz na to jakiś wpływ? Nie. To dlaczego się martwisz? Wydarzyło ci się coś złego? Nie. To dlaczego się martwisz? No właśnie. Czyli zmartwienie samo w sobie to jest nasza decyzja. Mhm. To jest to, co określamy jako stan swojego bycia w tym momencie. Mhm. Rzeczy się dzieją. One przesuwają się przed nami jak kalejdoskop zdarzeń. A to my zdecydujemy, w jaki sposób będziemy na nie patrzeć. Także jestem szczęśliwy i zachęcam wszystkich do tego, żeby byli szczęśliwi. Mhm. Ważna rzecz. Wstajesz rano. Mhm. Czy wiedziałaś o tym, że dzisiaj 250 tysięcy osób zmarło? Nie. 250 tysięcy osób dziennie umiera na świecie. Mm-hmm. A my żyjemy. No właśnie, jak jesteśmy szczęśliwi. Czy to nie jest szczęśliwe? No właśnie. Można rano wstać, uszczypnąć się tak na wszelki wypadek i powiedzieć, żyję. No właśnie. I już jest pięknie. Zobacz, jeśli podejdziemy do tego w ten sposób, 250 tysięcy osób zmarło, nie mają już tej możliwości, żeby się cieszyć. No. I pewnie każdy z nas ma średnio 3-4 przyjaciół. Niektórzy mają 500. Niektórzy mają, ty pewnie masz, nie wiem, kilka milionów przyjaciół, no tak zwanych facebookowych i tak dalej, tak? Ale niektórzy opłakują tego kogoś, kto zmarł. To nie są dzisiaj szczęśliwi ludzie. I takich ludzi pewnie jest 4-6 milionów, którzy z kogoś stracili, tak? Rano żyjesz. Nikogo nie musisz opłakiwać. Czy to nie są powody do tego, żeby być szczęśliwym? No, wystarczy rano wstać i powiedzieć sobie, dzisiaj będzie wspaniały dzień. I w ten sposób żyć swoje życie. Być wdzięcznym za to, że jesteśmy, że żyjemy, że doświadczamy i no przepiękne życie. No właśnie, pięknie. Pięknie powiedziane. To jak uszczęśliwiasz siebie w takim razie? Przede wszystkim to, co już powiedziałem, to jest bardzo ważne, czyli wiem o tym, że szczęście pochodzi stąd. Z wewnątrz. Tak, nie z ono zewnątrz. Nie pochodzi z zewnątrz, czyli znam wiele osób, które mają mnóstwo pieniędzy, bardzo bogatych i są totalnie nieszczęśliwi. Tak. Okay? Naprawdę znam bogatych ludzi. Mieszkałem przez wiele lat w Londynie i są to ludzie, którzy mają miliony funtów w nieruchomościach, w biznesach, w samochodach i tak dalej. To są bardzo nieszczęśliwi ludzie. Ponieważ oni myśleli, że zdobywając te rzeczy, będą mogli siebie uszczęśliwić. Tak. Natomiast znam też ludzi, którzy nie mają co do garnka włożyć. I to są najbardziej szczęśliwi ludzie na świecie. Wszystko doceniają, prawda? Dokładnie. I teraz szczęście jest tym, co tutaj jest. Możesz być szczęśliwy, bogaty. Możesz być nieszczęśliwy, bogaty. Możesz być szczęśliwy w związku, możesz być nieszczęśliwy w związku. Ale to nie zewnętrzne rzeczy mają na to wpływ. Tylko twoja decyzja, jak na nie patrzysz. I myślę, że to jest jedno z takich najtrudniejszych rzeczy do zrozumienia, bo większość z nas myśli, że nam się życie przydarza. Pewnie 95% osób, które w tym momencie nawet nas oglądają, chociaż raz w życiu złapałoby się na tym, że pomyślało, że to ktoś inny wpłynął na to, że oni mają tak czy inaczej. Tak. Że ktoś im coś zrobił. No. Że a to jestem nieszczęśliwy, bo chłopak mnie rzucił, albo dziewczyna mnie rzuciła, albo jestem nieszczęśliwy, bo tamto i tak dalej. Oddają komuś tą władzę swoje, nad tym, czy są szczęśliwi, czy nie. To jest bardzo trudne, ponieważ ja też się na tym łapię. Czasami powstaje jakaś sytuacja,
Nie wiem, ktoś na przykład brzydkiego coś napisze na mnie w internecie, a nie daj Boże jeszcze nakręci film na moją osobę. Mhm. Ja mu nic nie zrobiłem. Jestem osobą, która unika konfliktów, ale on szuka popularności w sieci, bo tak to się odbywa. Mhm. No tak. Tak? Mhm. Szuka popularności, żeby ktoś zauważył jego komentarz, albo na przykład obejrzał jego film. Mhm. Wystarczy podpisać moim imieniem, nazwiskiem i wtedy oglądalność jest duża. Mhm. Tak? No bo ja jestem znany w internecie i ludzie chcą zobaczyć, a kto tam, co tam szpilę Mariuszowi na przykład wbije. Mhm. I czasami oddaję tą władzę, bo jest mi źle, czuję się smutny i myślę sobie, dlaczego mnie krzywdzisz? A później zadaję sobie pytanie, jak ty to wykreowałeś? Bo to jest lekarstwo na takie myślenie. Jak ty to wykreowałeś? To jest coś, co mnie nauczy mój nauczyciel. Zawsze zadaj sobie to pytanie. Czyli jak wpłynąłeś, prześledź wszystkie działania przed tym zdarzeniem, jak wpłynąłeś, że ta sytuacja została wykreowana? I wtedy to pomaga. Bo wtedy stajesz się na nowo kreatorem swojego szczęścia. Wow. Nagle z powrotem dostajesz te wszystkie narzędzia i mówisz, no tak, ta osoba mnie na przykład oskarża w sieci, bo na przykład powiedziałem, że jestem antysuplementacyjny. Mógłbym tego nie mówić. Mógłbym powiedzieć, zażywajcie sobie suplementy, jakoś to będzie. Nawet kreować swoje. Nawet kreować swoje, tak? Ale ja mówię wyraźnie w internecie, suplementy są złe. Czyli ja to kreuję. Czyli ci hejterzy tak zwani pojawiają się w internecie, żeby obalić mnie jako osobę. Mhm. Bo to są osoby prawdopodobnie, które współpracują z takimi firmami. Mhm. No i szukają sposobów, jak to zniszczyć tego Mariusza, żeby on już nie opowiadał tych wszystkich rzeczy w internecie. Rozumiesz? Tak, żeby ludzie nie dowiedzieli. Żeby nie doszli do sedna prawdy. I bo nie masz włosów i tak dalej. Nie mam włosów, bo rano ogoliłem. To jest moja decyzja, ja sobie golę włosy. Ale włosy straciłem nie dlatego, że robię to, co teraz robię, tylko nie robiłem tego, co teraz robię, kiedy miałem 25 lat. Ja mam 48 lat i w wieku 25-27 lat straciłem włosy. Ale dobrze wyglądasz, dużo młodziej wyglądasz. No to cieszę się. No. Ponieważ mniej więcej 10-12 lat temu zacząłem odkrywać samouzdrawianie. Mocno zachorowałem i dzięki temu mogłem zacząć zmieniać swoje życie. Stałem się kreatorem swojego życia i nawet jak coś mi się stanie, bo ludzie mówią, taki z ciebie kreator, a jak cię samochód potrąci, to widocznie to wykreowałem. Widocznie to była decyzja, którą moja dusza podjęła i ja szukam możliwości kontaktu z tą duszą. Zdaję sobie z tego sprawę, może też tak patrzysz na nasze życie, że jesteśmy przynajmniej trójcą, przenajświętszą, niektórzy to nazywają. Jestem ciałem, które jest pożyczone od ziemi, jestem duszą w tym ciele i mam mózg, który zarządza tym ciałem, kiedy ja jestem zajęty, żeby myśleć o tym, co wczoraj było. Rozumiesz? Tak. 95% naszego życia jest zaprogramowana przez te obrazy, które żeśmy dostali w dzieciństwie. I jedziemy z automatu. Z automatu myjemy zęby, z automatu zakładamy spodnie, z automatu zawiązujemy buty, z automatu, nie wiem, czeszemy włosy, kroimy jedzenie, z automatu, nie wiem, idziemy do pracy. To są wszystko automatyczne zachowania, na to nie mamy na co dzień wpływu, bo nawet nasz umysł nie pyta nas, czy ma to wykonywać, czy nie. A tą resztę czasu, te 3-5%, po prostu zajmujemy się tym, żeby myśleć, jak nam było źle wczoraj. I ludzie są nieszczęśliwi. I też chyba trochę my jesteśmy półrobotami chyba, nie? Jest tak, wszystko jest automatycznie robimy i nie myślimy i nie czujemy nawet, nie? I takie biorobotami trochę. Teraz jest będziemy mieli festiwal, na którym będą osoby, które będą opowiadać o tym, jak to teoretycznie, bo to jest tylko teoria, jesteśmy jednak w Matrixie. Że jesteśmy jednak podłączeni do jakichś stworzeń, może ludzi, w jakiejś hali i jesteśmy połączeni robotami. Wow. Jesteśmy. Tych ludzi jakby takim... ja to nazywam awatar. Uh-huh, awatar, tak. Taki film był w 2008 roku, nie wiem, nie pamiętam dokładnie. Tak, fajnie to jest film, który pięknie pokazuje ewentualność. Bo to są wszystko teorie, tak? My tego nie wiemy do końca. Znaczy wiemy, ale zapomnieliśmy. I w zasadzie myślę, że swoją drogę, mam nadzieję, że będę żył 150 lat, mam nadzieję, że swoją drogę jednak zainwestuję w odnalezienie siebie i znajdę tego siebie. I znajdę to, co było wcześniej, nie na zasadzie, jak mi było wcześniej źle, tylko na zasadzie, co było przed, kiedy było mi naprawdę dobrze. I wtedy będę wiedział o sednie istnienia. I na taką podróż zabieram wszystkich, którzy mnie słuchają. Jedni chwilkę posłuchają, mają jakieś swoje stare nawyki i wracają do swoich starych rzeczy i nie chcą mnie dalej słuchać, inni posłuchają dłużej, a niektórzy są z nami przez 5 lat i twierdzą, że zmieniliśmy ich życie. Cieszy mnie to.
Fajnie, pięknie pracy wykonujesz. I kiedy będzie ten festiwal? 14 do 17 lipca będziemy mieli festiwal w Kawęczynie pod Warszawą. Nazywa się Witariada. I to jest najpiękniejsza rzecz, którą kreujemy. A kreujemy dużo rzeczy. Ja wziąłem ze sobą książki, może tutaj jeszcze pokażę, tak? Jakie książki kreujemy masz? Rzeczy dla osób, które zadają nam pytania. Ale co my faktycznie mamy zrobić? No tak pięknie opowiadasz, ale co mam zrobić? Bierzesz książkę Surowe Zdrowie i w książce Surowe Zdrowie zapisałem krok po kroku wszystkie działania, które warto wykonać w 5 filarach, czyli odżywianie, oczyszczanie, naprawianie, sprawność fizyczna, sprawność umysłowa, aby uzdrowić swoje ciało, nie tylko fizyczne, ale wszystkie ciała, które są z nami. A według bardzo mądrych ludzi ze wschodu mamy przynajmniej 7 ciał. Wow, tyle? Tak. Wszyscy słyszeli o ciele astralnym. No tak. To jest jedno z ciał. Aha. O tym będziemy opowiadać na Witariadzie. O. I tutaj pragniemy przekazać też wiedzę babciną, że tak powiem. Są takie sposoby babcine na... Stara mistrzowy wiedza chyba mistrzowa. To były najlepsze sposoby na uzdrawianie. Bo dzisiejsze sposoby są bardzo dalekie od babcinych sposobów. A tutaj w książce znajdują się takie rzeczy. Okay. Drugą książkę, którą napisaliśmy, to jest książka Na surowo. Część osób powiedziało, to jest bardzo mądra wiedza i bardzo fajnie ją zastosować, ale co my mamy jeść? No właśnie, fajnie. I napisaliśmy książkę, w zasadzie stworzyła to moja partnerka Agnieszka, tutaj jestem z nią z tyłu na zdjęciu. Stworzyła fajnie. Książkę przepisy, 100 super. Przepisów na surowo, gdzie jest pokazane dokładnie, co my jemy na co dzień. Wow. I są to przepisy, które są połączone z nawykami z przeszłości. Czyli mamy tutaj jakby 100 potraw, które można by było nazwać potrawami, które wszyscy znają. Mamy tu gołąbki, mamy tu pizzę, mamy tu hamburgery, tak? Mamy tutaj a la śledzie, mamy tutaj różne smaki, które wyciągamy z roślin i te rzeczy smakują identycznie, a niektórzy mówią nawet i lepiej, niż w takiej tradycyjnej formie. To zobacz, tutaj mamy hamburgery, tu mamy naleśniki, tu mamy takie grillowane rzeczy bez grillowania, tutaj mamy takie a la, to są jakieś tam powiedzmy szaszłyki, tu mamy ciasto bez pieczenia, jest ponad 100 przepisów różnego rodzaju w tej naszej książce. Wow. Następną rzecz, którą stworzyliśmy, to była książka Wierszykowo na surowo. I to jest, napisaliśmy wierszyki dla dzieci. Super. To znowu jest odpowiedź dla naszych słuchaczy na to, co nas prosili, o co nas prosili. Najpierw stworzyliśmy książkę Elementarz Zdrowia, czyli Surowe Zdrowie. Okay. Potem, co mogą jeść i zaczęli do nas pytać, jak zachęcić dzieci do jedzenia. No właśnie. I wydaje mi się, że to jest fajny program. Jabłka moje ulubione chrupię ciągle jak szalone. Chrupię w domu, chrupię w szkole. Od słodyczy jabłka wolę. Sok wyciskam też z jabłuszek, kiedy czasem boli brzuszek. Sok z energii mi dodaje, kiedy czasem ledwo wstaje. Jabłka w kostkę, tarkowane, do sałatki dodawane i tak dalej, i tak dalej. Napisaliśmy wierszyki do książki, żeby dzieci mogły programować dobre nawyki w swoim życiu. Żeby zrozumiały, że jabłko jest lepsze od cukierków. Właśnie. A w formie takiej recytowanej jest to bardzo proste. A edukować ludzi, dzieci od małego, prawda? Ten sposób programować. A nie, że cukierki są fajne i tymi karmić. Jest takie powiedzenie w Polsce. Super. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. A drugie, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. I to jest podstawa tej książki. Czyli uczymy tego Jasia, gdzie jest jego pożywienie. Bo widzisz, najważniejszą rzeczą, którą myślę, chciałbym dzisiaj powiedzieć, to jest to, że poprzez programowanie, które zostało wykonane na nas, przez naszych rodziców, przez środowisko, przez pewne lobby, które naprawdę chce, żebyśmy dużo rzeczy już teraz nie wiedzieli, bo oni z tego żyją, wydaje nam się, że jabłko to jest przekąska. Jak myślałaś do tej pory o jabłku? Jako jakieś takie coś do przegryzienia, prawda? Traktowałaś to kiedykolwiek jako swój pokarm? No trochę tak. Trochę tak, ale większość ludzi nie. Większość ludzi myśli, o tam jabłko można zjeść od czasu do czasu. Jako przegryźć coś. Ale nie na zasadzie, że jabłko to jest 100% pokarm dla człowieka. I zawiera nawet 20 tysięcy składników odżywczych. Wow. Dodatkowo energię słoneczną, dodatkowo mnóstwo wody i można to jabłko zjeść. Ale wiesz co? Ktoś nie położył nam tego jabłka w wieku, nie wiem, 2 lat załóżmy, czy 1,5 roku i powiedział, to jest twoje jedzenie. Jedz przez całe życie, będziesz zdrowy. I jeśli by tak się stało, to my byśmy się zaprogramowali na zdrowe odżywianie.
no wtedy nie byłbym potrzebny. Ale to jest też dobre rozwiązanie, bo wszyscy by się zdrowo odżywiali i nie chorowali, jeśli by odżywiali się w naturalny sposób. Jeszcze jedną książkę stworzyliśmy, nazywa się to Moje 90 dni. I to jest taki, tak jak widzisz, grubiutka książka, to jest 90 dni drogi do zdrowia. Stworzyliśmy taki projekt, który się nazywa Moje 90 dni i przez 2 lata żeśmy prowadzili to online. Nakręcaliśmy 3 razy dziennie film. Rano ćwiczenia, później przygotowywanie posiłków, a wieczorem jeszcze w tak zwanym 5. filarze dyskusja o naszej świadomości. I tą książkę napisaliśmy, żeby te osoby mogły, tutaj mamy listy zakupów i tak dalej, co każdego dnia robimy, czyli dzień 3, poniedziałek, geny, kryzys w 3 dniu, przetrwaj. I tu są informacje, co jemy w 3 dniu, jak ćwiczymy, jak możemy podejść do tego, co się dzieje z naszym życiem. I wchodzimy w dzień, tutaj mamy rozpisany dzień 3, wchodzimy dzień 4, wtorek, uwolnij się od dopaminy. I opowiadamy o tym, jak się uwolnić od dopaminy. I to jest książka, która naprawdę cieszy się bardzo dużym jakby zainteresowaniem. Jest to najnowsza nasza książka, bo ona pomaga od A do Z przejść na drugą stronę mocy. Czyli zaczynasz dzień 1, w 90 dni stajesz się nowym człowiekiem. Ale teraz ostatnio stworzyliśmy jeszcze czasopismo, które się nazywa Dobrostan. Dobrostan, i to jest kupujesz wiedzę bez reklam. Kupujesz zdrowie bez reklam, leków i suplementów. To nie ma żadnych reklam. Gazeta jest oparta o wiedzę. Mamy 100 stron wiedzy. Różnego rodzaju ekspertów, w tym co lekarzy. Co wydajecie? Co 3 miesiące na razie. Okay. To jest pierwszy, wydaliśmy go w kwietniu, drugi będzie na Witariadzie. Już mamy poskładany. I piszemy tutaj o zdrowych nawykach, o jaki ruch jest najlepszy, od czego zacząć, co warto jeść i tak dalej, ale to nie jest gazeta, którą tworzymy tylko sami. Tutaj zapraszamy do tego ekspertów, mamy tutaj lekarzy, mamy tutaj i psychologów, i na przykład tutaj mamy Mirella Batok, psycholożka, która napisała nam, jak zmieniać nawyki żywieniowe. Mamy tutaj lekarza, na przykład Michała Mularczyka, który mówi o budowaniu odporności. I to jest gazeta, którą tworzymy z całą grupą świadomych ludzi. Super. I zachęcamy do tego, bo jest mnóstwo takich rzeczy na rynku, ale większość gazet na rynku to w 70% reklamy. No właśnie, nie? Kupujesz taką gazetę, no i tam nie ma nic do przeczytania. Tak. I dlatego chcieliśmy stworzyć coś, co jest warte do przeczytania. Także tworzymy dużo rzeczy. Bardzo dużo nas to czasu i pracy kosztuje, ale w ten sposób mamy nadzieję, że zasilamy dobrą energią te życie tutaj na Ziemi w tym momencie. Ja wiem, że to jest trudna praca, ja rozumiem, zdaję sobie z tego sprawę, że wtoczyć ten kamień na górę świadomości ludzkości jest bardzo trudno. I czasami ten kamień się zsuwa. Ale ja nie ustanę na tym, dopóki nie przekażę to, co mówi do mnie źródło i mam nadzieję, że to dociera do większości osób. Część osób mnie skrytykuje i ja to rozumiem. Przyjmuję to jako lekcję i przyjmuję to jako ich sposób spojrzenia na mnie. Ale to wcale nie jestem ja. To, co oni widzą i piszą do mnie, to tak naprawdę są oni. Tak, dokładnie, zgadzam się. Okej, dziękuję Ci bardzo za piękną rozmowę i za te książki zrobiłeś dla nas tak naprawdę, prawda? I więc jeżeli chcemy dowiedzieć więcej o zdrowiu i chcemy żyć w szczęściu długo, to wtedy warto kupować te gazety i książki i... No, zapraszamy do nas na kanał. Tak naprawdę nie musisz też od nas nic kupować. Wystarczy, że nas oglądasz codziennie. Codziennie przekazuję wiedzę, która jest za darmo w internecie na razie. Znaczy, nie jest do końca za darmo, bo reklamy też tam są przerzucane przez różne firmy. Internet nigdy nie był darmowy, tylko po prostu nie musimy za niego fizycznie zapłacić, tak? Natomiast w sieci treści są za darmo, tak? Codziennie nakręcam, codziennie jakąś pigułkę wiedzy wrzucam. Super. Fajnie. Fajnie, że ludzkości też wspierasz, wkładasz tam swój udział, swoje prace, więc ja za to też Ci dziękuję bardzo. Proszę. I wszystkiego dobrego i dziękuję Wam również i dziękuję, że jesteście i widzimy się w następnym odcinku i do zobaczenia.